wytrzymam. Hejka wszystkim, tu Zylce i zapraszam was na kolejny filmik na moim kanale. I dzisiaj mamy kolejny filmik z serii Back to School, czyli moja i zresztą też pewnie większości ludzi ulubiona seria. Nie lubimy wracać do szkoły, ale lubimy przygotowywać się do szkoły i to jest stuprocentowo normalne. A z racji, że ja ostatnio byłam na zakupach szkolnych i nagrywałam z tego filmik, także możecie wpaść i zobaczyć, to dzisiaj zrobię haul zakupowy tych właśnie wszystkich rzeczy, które kupiłam. I chcę jeszcze wspomnieć, tak zanim zaczniemy, że ogólnie stworzyłam własne planery. To są takie właśnie planery organizacyjne i są na przykład właśnie treningowe, są jakieś, nie wiem, wakacyjne planery. Jest wiele różnych, ale z okazji, że teraz wracamy do szkoły, to ja stwierdziłam, że zrobię takie planery back to school. Stworzyłam też planery właśnie w tematyce szkolnej. I to wszystko ogólnie rozdaję za darmo, także za nic nie trzeba płacić. Są one u mnie na Instagramie, link jest do tych planerów u mnie w opisie. Konto jest publiczne, także spokojnie, możecie sobie wejść, obczaić to. Nie musicie obserwować, możecie po prostu wpaść, zobaczyć, jeśli wam się spodoba, możecie je pobrać. Możecie też z nich korzystać i jeśli z nich właśnie korzystacie, to możecie mnie oznaczyć, a ja to wrzucę na swoją właśnie story. Bo właśnie chcę, żeby jak najwięcej ludzi też to zobaczyło, bo bardzo się nad tymi planerami starałam. No i po prostu chcę, żeby ten projekt się bardziej rozwinął. I już przejdziemy do holu zakupowego, bo trochę się rozgadałam o tych planerach. Ogólnie całe zakupy w tym roku robiłam w Selgrosie. Planuję jeszcze wrócić do Auchan, bo chcę zakupić jeszcze tam parę innych rzeczy, ale na razie wam pokażę mniej więcej, co mam właśnie z Selgrosu. I zaczniemy sobie na początku od zeszytów. Pokażę na początku te takie właśnie największe i jednym z największych jest taki oto zeszyt. Jest on właśnie dosyć bardzo duży, nawet nie dosyć, tylko bardzo duży, bo ma kartki A4. To jest pierwszy zeszyt aż taki duży, który biorę. Tak jeszcze nie powiedziałam, idę teraz do drugiej klasy liceum. No i mniej więcej już wiem, czego się obawiać po pierwszej klasie. Do pierwszej klasy brałam, tak wiecie, wszystko, bo szłam do nowej szkoły i nie wiedziałam, co mnie będzie czekać, nie wiedziałam, jakie zeszyty do jakiego przedmiotu, ale już po tym całym roku w pierwszej klasie mniej więcej już wiem, co wziąć do drugiej. Już wiem na przykład, że do tego przedmiotu w ogóle nie będzie potrzebny zeszyt, do tego będzie, do tego większy, do tego nie większy, także już teraz mam to sprawdzone. Właśnie ten zeszyt wziąłam do matematyki, bo w tamtym roku stwierdziłam po prostu, że byłoby mi w takim wygodniej, dlatego wiedziałam, że w następnym roku będę chciała kupić taki trochę większy. Jest to właśnie taki zeszyt A4 właśnie w kratkę do matmy. Kolejny zeszyt, jaki mamy, jest to taki zwykły zeszyt też w kratkę. On jest troszeczkę większy, bo to ma kartki B5. Nawet nie wiedziałam, że takie istnieją. Także to było A4, teraz mamy B5. To nie jest taka właśnie zwykła A5, bo takie inne zeszyty, zaraz wam pokażę, troszkę mniejsze. Zobaczcie sobie, jaki ten zeszyt w ogóle ma przepiękną okładkę. Naprawdę, ja się osobiście w tym po prostu zakochałam, jakby to ma przepiękną okładkę. Także to wzięłam. I lecimy sobie dalej. Teraz może weźmiemy sobie takie zeszyty właśnie z motywem jakimś. Tutaj mamy zeszyt z kaktusami. Taką wygląda z bliska, te kaktusy lekko się właśnie świecą, bo są takie właśnie świecące, natomiast to jest właśnie takie matowe. I to jest już właśnie zeszyt A5, 60 kartek. No i bardzo podobny, prawie taki sam, to jest taki sam, ale właśnie inny kolor, tylko że to są ananasy. Tak samo to jest matowe, a ananasy są właśnie świecące. Kolejne zeszyty z motywem to jest tutaj taki w jednorożce. Samo nie wiem, czy wziąłam jednorożce, bo tak strasznie mi się to dziwnie kojarzy, nieważne. Ale to jest ładny, nie wygląda aż tak źle naprawdę, jest okej. Oj, nam się kamera trochę przewróciła. Lecimy dalej. Tutaj jest taki zeszyt, podobny do tamtego, tylko że ten jest właśnie w takie, nie są mleczaki, to są ten, dmuchawce. To jest taki zeszyt właśnie podobny do tamtego, jest taki sam tutaj napis, ale jest po prostu w dmuchawce. Kolejne zeszyty są takie zwyczajne i bardzo proste. Tu mamy tak samo napisane, o nie, tu jeszcze są inne napisy, teraz ogarnęłam, że tu jest Big Things, a tu jest Great Things. Są troszkę inne napisy, ale są naprawdę bardzo podobne. Ten jest taki właśnie brudny, fioletowy. Ten drugi jest właśnie taki pudrowo-różowy. Dalej mamy kolejne dwa do siebie bardzo podobne zeszyty, bo są to zeszyty już na kółkach. Ja w zeszłym roku kupowałam wszystkie zeszyty właśnie na kołach, ale po roku, jakby całym nauki, zauważyłam, że te koła się po prostu niszczyły. Wiecie o co chodzi? One po prostu się odrywały, strasznie niewygodnie się już potem je nosiło, one się ocierały o siebie w plecaku i to wyglądało tak, że te koła się, nie chcę tego zniszczyć, ale te koła się
się po prostu niszczyły. Także wiedziałam, że w tym roku na pewno nie będę chciała znowu wszystkich zeszytów wykoła. Okej się w nich pisało, bo wiecie, po prostu jest wygodnie, bo każda strona jest taka sama. Myślę, że wiecie, o co mniej więcej mi chodzi. Natomiast po prostu te sprężynki się niszczyły, dlatego w tym roku nie wzięłam już wszystkich, tylko wzięłam sobie po prostu dwa. I lecimy dalej. Ostatnie już dwa zeszyty, jakie mam, to są praktycznie takie same jak poprzednie, tylko że te są właśnie bez kółek, bo są napisy takie same, ale są po prostu bez kółek. Nie wiem, czemu je wzięłam, ale mam nadzieję, że nie będą mi się myliły. Właśnie to jest też taki miętowy. Tu jest taki bardziej już nie różowy, ale nie bardziej fioletowy, tylko taki bardziej, bym powiedziała, szary. To były wszystkie zeszyty, jakie miałam, a teraz przejdziemy sobie do przyborów. Zaczniemy sobie właśnie od przyborów do pisania i na początku mamy tutaj ołówki. Są to takie najzwyklejsze ołówki, jakie po prostu istnieją. Naprawdę nie znam się na ołówkach, dlatego po prostu wzięłam pierwsze lepsze. Dalej mamy długopisy. Są to długopisy, które też miałam rok temu, bo się naprawdę super sprawdziły. Są to takie właśnie z firmy Pentel. Wzięłam je między innymi też dlatego, bo one właśnie szybko schną i właśnie to mam sprawdzone, bo rok temu właśnie z nich korzystałam. I też gładko piszą. Ja strasznie lubię długopisy, które po prostu, wiecie, tak od razu fajnie gładko piszą. Mamy kolejne długopisy. One są co prawda otworzone już, a to dlatego, że podzieliłam się z moją siostrą. Tutaj były 4 w zestawie, ona sobie wzięła 2 i ja wzięłam sobie kolejne 2. No i ostatnie długopisy, jakie też miałam rok temu, tylko chyba czarne, ale z racji, że wzięłam te czarne, to teraz sobie wzięłam te niebieskie. To są takie po prostu najzwyklejsze długopisy z Bika, które chyba każdy z nami się wydaje. Mamy także zestaw właśnie takich linijek, mamy linijkę, kątomierz i te takie dwie trójkątne linijki, które zapomniałam jak się nazywają, ale nieważne. Jest to taki właśnie zestaw linijek. Kolejnym przyborem jest właśnie korektor w taśmie. Ja mam korektor taki, wiecie, jakby co wyciskany w takiej jakby tubce, ale one są ok, ale jednak uważam, że te są jakby bardziej praktyczniejsze, bo w szkole, wiecie, maźniemy to raz i to jest od razu suche i można pisać. Taki wyciskany właśnie, który jest mokry, po prostu trzeba zaczekać, aż on wyschnie, a wydaje mi się, że po prostu ten jest lepszy. No i też mamy właśnie gumkę do ołówków. Mamy tutaj także spinacze. Ja ich co prawda do szkoły nosić nie będę, ale planuję zrobić jakby nad biurkiem taką tablicę, że wiecie, zrobię takim sznurkiem tutaj takie coś przewieszę i właśnie na tym sznurku będę takimi klamerkami sobie, to są takie klamerki, no, rustykalne klamerki, mini spinacze. To właśnie takimi małymi klamerkami będę sobie przypinała jakieś karteczki z jakimiś informacjami, bo myślę, że to będzie po prostu też ładnie wyglądało i po prostu będzie ok. Przedostatnią rzeczą są strzywki do zszywacza. No i ostatnią rzeczą jest najzwyklejszy klej, taki właśnie sztywcia. Ja w tamtym roku nie miałam kleju, bo byłam pewna, że mi się nie przyda, ale wiele informacji do zeszytów klejałam, wiele też właśnie jakichś obrazków klejałam, także po prostu jednak ten klej mi się przydał w tamtej klasie, także też wzięłam sobie do tej klasy. I to tyle moich wszystkich przedmiotów szkolnych na rok 2021. Myślę, że coś jeszcze dokupię, bo na pewno nie zostanę z tym, co na razie tutaj jest, bo chcę jeszcze dokupić sobie parę rzeczy, na przykład naklejki do zeszytów, bo w Selgrosie nie znalazłam takich, jakich chciałam. Także jeszcze na pewno coś dokupię. A ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmikach na moim kanale. Pa, pa!